Siema, nowy rok, koło 11 jest, po 11 lecimy na Ignalin, czyli nowy rok rozpoczynamy od enduro z całą ekipą. Ekipa już jest pewnie na miejscu, niektórzy na 12 będą. Jest Kuba. Siema. Siema. Jak tam Sylwester? Dobrze. Siema. Było. Dobrze było? No. Tata jak? Dobrze? Dobrze. Mama, dobrze? No. Siema Tomek, jak na Sylwestra było? Dobrze. Siema. Krótka noc. Krótka noc? Zawodowo, nie? Słuchajcie, niespodzianka. Tomek dzisiaj na miejscówkę zabiera cebulę CB500 po wymianie sprzęgła i po wymianie napędu, czyli mocny kład powinien być. Nie wstaje. Nie staje? A skąd wiesz? Delikatnie. Wczoraj jeszcze pieniądz był, bo przykładał mi ten... I próbowałeś? Nie wstaje. Delikatnie próbowałem, ale nie wstaje. Ale podnosi? Trochę tak. Ale nie chcę, bo on też mówił, żeby jeszcze niech się to w przęgło ułoży, nie? No, ale się... inaczej się zmienia biegi niż wtedy, jak za pierwszym razem, nie? Tak? Okay. Czyli jeszcze na miejscówce to wszystko przetestujemy. Kuba, było piccolo? Było. O Jezu, i to ile, nie? 6. 5. A ile wypiłeś? 4. Ja całe piccolo jedno. Aha. A ty? Ja piccolo nie. Nie. Nie wiem, co to się nazywało, ale dobre było. Dobre było. Dobre było. Dasz radę dzisiaj jeździć? No spokojnie, 2 piwka. Od 18. O ja. 2,5. 2,5 piwa. I lampkę szampana. No. To... Nie, no w ogóle nasza ekipa w ogóle nie piła. Żeby w nowy rok po prostu pojeździć. Byli u nas znajomi, a mój znajomy zaszczytny zawód posiada, bo jest strażakiem, dzisiaj poszedł na służbę, to tam na spokojnie. Kurde, u nas wiosna normalnie, 1 styczeń, 15 stopni, ciepły wiatr, ja w samej bluzce, beta zapakowana, obłocona po wczorajszym, cebula i chustka też obłocona, chustka najbardziej chyba. Jak wrócimy, to jedziemy na myjnie. Ostro będziemy upalać. Tak patrzę, czy Kubie można podwyższyć ją. No nie można, już jest na maksa. Myślałem, że jest obniżona, jednak nie. Sprzęty. Sprzęty są. Lek. My to jak leweciarze jeździmy. Laweta, dobra sprawa, wszystko nam wejdzie. Patrzcie, ile jeszcze sprzętów możemy tutaj wrzucić. Raptor by tu jeszcze wlazł na spokojnie. Jeszcze jakiegoś skutera byśmy mogli tu wrzucić. A pitbike to już spokojnie wejdzie. Słuchajcie, na wiosnę będziemy mieli pitbike'a. Będzie się działo. Tomek zasłużył dzisiaj na piękną... Kawę? Białą kawę. Ja mam w termosie swoją. Niedobra jest, bo jest gorzka. Moja gorzka, no mówię, gorzką, ja nie słodzę. I postanowiłem w tym roku jeździć tylko enduro. Nie Range Roverem? Nie Range Roverem, endurakiem tylko. I czekamy cen paliwa, co się będzie działo. A styczeń mamy, ale paliwa jeszcze takie w tej samej cenie, co były. Nie ruszyli ludzie po paliwo. Dojeżdżamy już, to jest nasz teren, tam jest domek, tam już wjeżdża się do lasu. Bleku kawka, ekipa, widzę już, już jeden bus jest, o dojeżdża, patrz, nie, no teraz przyjechali, czyli nie spóźniliśmy się, jajdź, pierwszy raz. Ekipa Jerego już zaczęła jeździć. Już jakieś petardy widzę poszły. To chyba Macha Eryka jest. Chyba miejscowi. A tu ile patrz petard jest. Mówię, to miejscowi. O kurde. To będzie ostro dzisiaj. Są. Nowy rok witamy, tak. Oj. Widzę, że artylerię petard. Jest
Zmajstrowaliście? Siema. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego. Cześć, siema. Szczęśliwego. Siema. Jagaryk. Dobrze. Dajcie dobrze? Tam najazdy, chłopak. O, też nie widzieliście najazdów? Nie, mamy. A, macie. My mamy. Wy macie. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. W nowym roku wszystkiego. Wszystkiego dobrego w nowym roku. No, hej. Co tam, kudro? Jaki jest? Towario? Nie było słychać, jak wyszczelił silnik? Nie. Po jeździe. Torba bokiem? Nie. No bo wiatr, kierunek jest pogodnie, to nie było słychać. Bardzo dziwnie się. Mhm. Moje. Ale w którym? Przy moim. Po kolei. Od nowego roku zaczynamy. Na początek. A ja mam. Co? Nową zębatkę. Cześć. Nie ma jak predator, nie? No. To ten słynny predator? Bo podoba się? Nie, no jest luks maszyna. Super. Niezły zakup. Nie? Dobry opis był na OLX-ie, nie? Niezły zakup. Ale jaki ma złoty łańcuch, zobacz. No. A zaczytaliście się w ten opis? Czas, nie? On mnie namówił, bo on mógł godzinami o nim opowiadać i dlatego się skusiłem na niego. I pojeździe. To miejscówkę dzisiaj za darmo mamy? W nowy rok? Ja bym jednak wolał, żebyś mnie nie nagrywał, kolego. To ja cię zasłonię. Tam wy cię pi, pi, pi. Co najmniej wypikować. Takie piksele ci palne. Paski nawet nie założy. Ale nie, no to się pomyliłeś. Człowieku. Ale co takiego kupiliście z takimi ubytkami? No. Jeszcze w piątek go składałem w garażu, jeszcze muszę go podnieść do góry, bo płyty nawet mu nie przykręciły. Ale po co ci tu płyta? No gdzie po co? Nie, ale mamy dosyć muzyki już. Płyt nie. Płytę te. MP3 zaraz modlę. Ty, ale wiesz co? Tam chłodnica. No chłodnica chłodzi, no. Piach. Tak chłopaki przyjeżdżają na enduro właśnie. Sprzęty na serwisie. Wszystko gra, laleczka. Można nie dalej chcę stać nawet na tych zębatce. Przestań, zaraz Eryk ci pokaże co to robi. Kuba już jeździ. Akrapowicz. FMS. To jest 125. Siemano. Siemano. Ostatnie poprawki przed upalaniem na ośce. Znalazłeś te śrubki? A co to tam za stacja petard? Mieli sylwka. Będziemy mieli sylwka tu dzisiaj? Mieliśmy, jak żeśmy. A czemu przyjechali? Nie zjeżdżasz tym? No bo już pojeździłem. Trzy razy mówiliśmy. No rozwaliłem skrzynię.
Ale jak rozwaliłeś? No przyjechałeś dopiero. Widzieliśmy jak ale, no, to, no to tam z lasu go zwoziłem. Bo tam w lesie mi stanął. Aha. No. To byliście wcześniej. W lesie byliśmy. No, w lesie byliśmy. Aha. Ojej, taka LTR-a i już awaria? Co, wystawisz ją na OLX-a teraz? No. Zamienię za cebulę. Czyli mówiłem ci, to jednak widzisz, to była wada, Ceber. No. To była wada. Czego? No, że on tylko na tej jedynce jeździł. Nie, bo jak go kupiłem, to miał wszystkie biegi, żadne nie wyskakiwały. Aha. No. Tak gdzieś dopiero po 3 miesiącach zaczęły wyskakiwać. Aha. Ale one mają tak, wadliwe właśnie, 3, 4 i 2. I co, ile skrzynia będziesz kupował nową? No, rozbiorę i zobaczę co poszło. Aha, aha. Będzie słab. Nie, rozpołowię całego. Duke 690. Chcesz silnik od cebuli? Nie. Nie, bo to tam zaś nie będzie podnosiło mi na kółko i to. Nie będzie podnosiło na kółko. Cebula jest tam, nie do podnoszenia na kółko, to jest tylko do jazdy dziennej. Krzychu, to ty dzisiaj na plecaka? Amatorów. Nie, ja za chwilę będę rozpalał ognisko. A czemu nie na plecaka? A gdzie tam? Ja cię wezmę na motor. Nie, dzięki. Cebulę to kupują tylko amatorzy turystyki. No, ale te LTR-y też, bo zobacz. To jest turystyka dopiero. Ale ona nawet szybciej stoi jak cebula jedzie. Szybciej stoi jak cebula jedzie. To jest sprzęt do wożenia, to jest pokazowe. To jest tylko tak eksponat. Wchodzimy, żeby każdy sobie pokazał. Reklama. Ceber, wchodzimy. Ceber. Teraz klikamy wszyscy Ceber. YouTube. Oglądajcie. A to jest ten główny operator. Ty to robisz to wszystko, nie? Tak. On psuje, on robi. Ale razem z tym z jesiotrem, nie? Na półę. A to jednak. Nie, to stop. Wszystko zepsujemy w 3 minuty. Śmiało dawać sprzęty. Testy. A Tomek tam cały czas robi. Nikt mu nie pomoże, nikt. A ja myślałem, że ten, że Krzychu żartuje z tym. Myślałem, że dopiero przyjechał. Jak na awarykach jechaliśmy, film nagraliśmy. Tak? Ląduje z tyłu i na awarykach. Tam żeśmy go wkładali, wyjebałem się jak długi ten film nagraliśmy. Ty, to wiesz co, to zrobię ten film, co tam jeździłem na Posadowie, nie? Ostatnia jazda LTR-ą. Ty, a może to ja ci popsułem te biegi? No bo wiesz, to jednak mi wyskakiwały, nie? Nie, mi też wyskakiwały. A, to nie ja. Dobra, to okej. Okay. Też wyskakiwały. No dzięki. Dłuższy, więcej kasy będę miał. Dobra, ja odpalam. Kuba, odpalaj Dynksa swojego. Wszyscy jeżdżą, a cebula dalej stoi. No. No, to taka cebula. O, Kuba, już prawie. To jak dzień bez prania, pany. No, dawaj. No nie, bo nie kręci się. Bo... Aj. Tak. No. Dobrze, został. Trochę dołóż, dołóż. Dobra. Idź, będzie dobrze. Jest dobrze. Rura ogień. Rura ogień.
Instrukcję obsługi dostaniesz, Kuba. Co? Instrukcję obsługi do tego. Jak? Dwuja i rura. Jedziemy teraz na żwirownię. Na liczbę taką. Jedzie Kuba, Tomek. Ja się pytam, kto dzisiaj kasa leczy. My po Piccolo to nam nic nie jest. Staliśmy wypoczęci. Pokazuje, gdzie skręcać. Ło, jak zna drogę. Strzelili, pytałem to panie. Kuba, enduro to jest sztuka myślenia. Mówiłem ci, ucz się zmiany biegów, ucz się sprzęgła. Bo wiesz, wiadomo, z takiego piachu ty z trójki nie pojedziesz, tak? Musisz zredukować, potem tu jedziesz, podnosisz wyżej, sadzisz górkę i tak jak robiłeś to na początku, z pełnym gazem, tylko tu trochę sobie o tak pyk, 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 żeby ci jeszcze mocy nabierał. A co się stało? Nie mam siły. No to i dobrze, to jest enduro. Nie będziesz miał siły za 2 godziny, bo my przerwy nie robimy, jeździmy non stop, po lesie zaraz będziemy jeździć. Ostro, ostro i zdecydowanie. Odpocznij i jazda. Gotowy? Chcesz wody się napić? Ja mam się chusteczka. Kuba na Ignalinie zawsze ma ciężkie dni, nie? Ciężkie chwile. Ale co zrobić? Takie jest enduro. A zniechęciłeś się do enduro teraz? Tak?
Ło, to teraz codziennie będziesz upalał. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.